Pewien człowiek miał dwóch synów. Spójrzcie, jaka ważna jest praca. Młodszy z nich był lekko duchem i nic mu się nie chciało robić, zaś starszy zawsze pomagał ojcu. Daj mi pół majątku, pójdę do miasta i zarobię więcej. Niedługo potem młodszy syn zabrał wszystko, odjechał w dalekie strony i tam wydał swój majątek, żyjąc rozrzutnie. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Osk ma u mojego taty co jeść, ja nie mam nic. Wrócę do domu i powiem, że zgrzeszyłem. Niech uczyni mnie chociażby swoim sługą. Gdy był jeszcze daleko, ujrzał go ojciec. Stworzyłeś na nowo, zamieniłeś w łaskę każdą z wylanych łez. Zgrzeszyłem przeciw Bogu i przeciw Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Uczyń mnie najmniejszym ze swoich najemników. Przynieś najlepsze szaty i ubierz go w najlepsze. Idź się urządzić ucztę, bo mój syn był umarły, ale ożył. Mój brat, panie, powrócił. Zawsze jestem przy tobie i mi nigdy nic nie dajesz. Raduj się, bo twój brat był umarły, ale ożył. Jesteśmy tylko ludźmi i obieramy sobie złe ścieżki. Miłosierny i kochający Stwórca, Ojciec wszystkich ludzi, nikogo nie odrzuci i każdemu wybaczy. Uczymy się przebaczać, tak jak ojciec synowi. Wybaczenie jest realne, a miłość do dziecka jest silniejsza niż dobro materialne.